Witam was bardzo serdecznie. Przed nami bajki pocieszajki. A dzisiaj usłyszycie znaną baśń o śpiącej królewnie. Zapraszam. Była raz królowa, która powiła śliczną córeczkę. Zaprosiła na chrzciny wróżki z całego królestwa, ale na nieszczęście zapomniała o jednej, która była po trosze czarownicą. Wiedźma i tak zresztą przyszła, ale mijając kołyskę, wymamrotała. Kiedy będziesz miała 16 lat, skaleczysz się wrzecionem i umrzesz. O nie! Krzyknęła przerażona królowa. Dobra wróżka prędko wypowiedziała magiczne zaklęcie, żeby złagodzić zły urok. Królewna skaleczy się wprawdzie wrzecionem, ale nie umrze, tylko zapadnie w głęboki sen. Miały lata. Królewna wyrosła na najpiękniejszą pannę w całym królestwie. Matka dbała, by nigdy nie miała do czynienia z wrzecionami. Ale w dniu swych 16 urodzin, przechadzając się po zamku, królewna zaszła do izby, w której stara służąca przędła nici. Zanim służąca zdążyła ją powstrzymać, dziewczynka schwyciła wrzeciono i ukuła się nim w palec. Z westchnieniem osunęła się na podłogę. Zwołano nadwornych lekarzy i znachorów, ale to nic nie pomogło. Nikt nie potrafił zbudzić królewny z głębokiego snu. Przyszła również dobra wróżka. Królowa spytała ją: kiedy moja córka się obudzi? Nie wiem, przyznała ze smutkiem wróżka. Może za 100 lat. Och, a co mogłoby ją obudzić? Spytała z płaczem królowa. Miłość, odparła wróżka. Jeśli pokocha ją człowiek prawego serca, jego miłość przywróci ją do życia. Uśpioną królewnę zaniesiono do komnaty i ułożono na posłaniu z kwiatów. Była tak śliczna, miała tak cudne lica, że dobra wróżka powiedziała do siebie: co będzie, jeśli zbudzi się za 100 lat i zobaczy wokół siebie obce twarze i nieznajomych ludzi? Nie mogę do tego dopuścić. Wypowiedziała magiczne zaklęcie. Wszyscy mieszkańcy zamku zapadli w głęboki sen. Tam, gdzie akurat byli, w tym momencie. Teraz, pomyślała wróżka, gdy królewna ocknie się ze snu, wraz z nią obudzą się także ci wszyscy, których zna i kocha. Po czym opuściła spowity ciszą zamek. Nie było słychać żadnego dźwięku, tylko wiatr świstał na baszcie. Lata mijały, drzewa wokół zamku były coraz wyższe i potężniejsze. Bujnie pleniły się chaszcze. Trawa pozarastała dziedzińce, a pnącza porosły mury. Po 100 latach wokół zamku rozciągał się gęsty bór. Zdarzyło się, że zawitał w tamte strony młody i piękny królewicz. Podróżując po kraju na swym wiernym rumaku, znalazł się pewnego dnia na skraju mrocznego lasu. Ponieważ lubił przygody, bez wahania zapuścił się w gąszcz splątanych gałęzi i konarów. Po kilku godzinach drogi wydało mu się, że dostrzega coś między drzewami. Rozchylił gałęzie i cóż to? Oto stał przed nim zamek o wysokich basztach. Ciekaw jestem, do kogo należy to zamczysko, pomyślał królewicz. Po czym ruszył w kierunku bramy wejściowej. Most zwodzony był opuszczony i królewicz, przeszedłszy po nim, ujrzał mieszkańców zamku leżących pokotem na schodach, w sieniach i na dziedzińcach. Wielkie nieba! Oni nie żyją! Krzyknął. Po chwili jednak zrozumiał, że są po prostu pogrążeni we śnie.
Zbudźcie się, zbudźcie! Wołał, ale nikt nawet nie drgnął. Królewicz dotarł w końcu do komnaty, w której spała królewna. Długo stał wpatrzony w jej oblicze, pełne pokoju, piękne i czyste. Nagle poczuł, że miłość, której zawsze szukał i nigdy nie znalazł, rozkwita w jego sercu. Przepełniony uczuciem, podszedł bliżej, uniósł białą, drobną dłoń królewny i delikatnie ją ucałował. Pod wpływem pocałunku królewna otworzyła oczy, budząc się z długiego, bardzo długiego snu. Ach, nareszcie przyszedłeś. Tak długo czekałam na ciebie w snach. W tej samej chwili zły urok utracił swą moc. Królewna wstała z łóżka, wraz z nią obudził się do życia cały dwór. Wszyscy biegli, by powitać królewnę, która była jeszcze piękniejsza i radośniejsza niż dawniej. W kilka dni później zamek rozbrzmiewał śpiewem, muzyką i wesołym śmiechem. Trwało wspaniałe przyjęcie na cześć królewicza i królewny, którzy pobrali się i żyli odtąd długo i szczęśliwie, czego wam z całego serca życzę. Do zobaczenia!